Mieszkańcy powiatu gostyńskiego dzięki wsparciu z funduszy europejskich uzyskali dostęp do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie. Powiat gostyński w ramach projektu pozyskał środki zewnętrzne na modernizację szpitala. Powstała pracownia tomografii komputerowej, a także mamy taką perełkę, oddział chirurgii dziecięcej. Powstało także serce szpitala, jakim jest blok operacyjny. Zmodernizowany oddział położniczy pozwala kobietom w dogodnych warunkach oczekiwać na poród. Inkubatory gwarantują bezpieczny rozwój noworodków. Oddział chirurgii dziecięcej stał się bardziej przyjazny dla małych pacjentów i ich opiekunów. Specjalny wjazd dla karetek pozwala na szybszą interwencję w nagłych wypadkach. Sprawne przemieszczanie się po szpitalu umożliwia nowa winda, schody ewakuacyjne. Powstała także nowocześnie wyposażona pracownia diagnostyczna. Badania, takie jak tomografia komputerowa, są teraz prowadzone z użyciem najnowszych rozwiązań technologicznych. W szpitalu przeprowadzana jest również mammografia. Zakład opiekuńczo-leczniczy znajduje się teraz w zmodernizowanym budynku, w którym seniorzy mają zagwarantowaną pomoc personelu i wolontariuszy.